Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Dzisiaj poruszymy bardzo ciekawy temat, ale zanim ten temat, to co było ostatnio? Ostatnio było o wolności i mówiliśmy o tej wolności, która niekoniecznie, ta wolność wewnętrzna nie jest tożsama z tą wolnością zewnętrzną. To znaczy, można być na zewnątrz wolnym, można robić wszystko, ale być całkowicie zniewolonym wewnętrznie i na odwrót. Też można doświadczać tej niewoli zewnętrznej, a być wolnym wewnętrznie. I czym jest prawdziwa wolność? Zewnętrzna czy wewnętrzna? Oczywiście, że prawdziwa wolność jest wewnętrzna. Więc szukamy tej wolności wewnętrznej i tego właśnie nas uczył i tak nam pokazywał, jak żyć ksiądz Franciszek Blachnicki. A dzisiaj o jego śmierci. Z 27 lutego 1987 roku do Polski wędruje bardzo przykra wiadomość i też na cały świat. Otóż w godzinach popołudniowych odszedł do wieczności ksiądz Franciszek Blachnicki. Śmierć ta no jest, znaczy jest śmiercią trudną, jak każda ludzka śmierć, ale tu w szczególny sposób chodzi też o to, że wokół no, tego wydarzenia zaistniały pewne teorie spiskowe. Otóż, tuż przed swoją śmiercią ksiądz Franciszek w rozmowie z panią Jolantą i panem Andrzejem dowiedział się, to było małżeństwo, i dowiedział się, wyszło to na jaw, że oni nieprzypadkowo znaleźli się w otoczeniu księdza Franciszka i nieprzypadkowo znaleźli się właśnie w Carlsbergu, żeby współpracować, żeby pracować w wydawnictwie, dlatego że zostali tam wsadzeni przez kogoś trzeciego, a tą trzecią osobą albo trzecim urzędem była Służba Bezpieczeństwa. Okazało się, że są współpracownikami pod pseudonimem Jon i Panna. Tak, i rzeczywiście jest tutaj taka teoria, no właściwie badana, tak chyba, ale jakby niepotwierdzona, że oni jakoś no, mogli przyczynić się do śmierci księdza Franciszka, ale my chcemy też sięgnąć do takiej myśli czy świadectwa, które pani Dorota Seweryn składa w swojej książce Nasze korzenie. Ta książka, którą też wam już proponowaliśmy, jako pewną, no, bardzo dobrą lekturę o księdzu Franciszku. A to świadectwo w ogóle pokazuje, że ksiądz Franciszek tak bardzo wręcz mistycznie podchodził do tematu swojej śmierci i on to zapowiadał. Tylko nikt go nie słyszał wtedy, kiedy to zapowiadał. Otóż historia zaczyna się wtedy akurat z tym świadectwem, gdy w Boże Narodzenie 1986 roku, czyli na 2 miesiące przed śmiercią ojca Franciszka, wybuchł pożar i spłonęła kaplica w Carlsbergu i później sprowadzili pewnego górala do tego, żeby remontował kaplicę i później tak jak on opowiada. Tak, i posłuchajmy właśnie tego tutaj świadectwa. 9 marca odwiedził nas w Krościenku pan Józef Łukasz, który niedawno wrócił z Niemiec, gdzie, jak wspominałam, w Marianum remontował kaplicę po pożarze. Opowiadał nam o swoich ostatnich rozmowach z ojcem. Mówił: dopiero teraz zrozumiałem, co ojciec miał na myśli i chciał mi powiedzieć w czasie tego remontu. Gdy część sufitu była już gotowa i bardzo się ojcu podobała, zwrócił się do mnie ze słowami: mszy to ja już tu nie będę odprawiał, ale będę leżał na plecach i podziwiał. Na 1 marca to musi być gotowe, bo zaproszę wtedy księdza biskupa, żeby przyjechał i poświęcił. Ksiądz biskup Szczepan Wesoły rzeczywiście przyjechał 1 marca, ale już po to, żeby ustalić sprawy pogrzebu ojca, który odbył się następnego dnia. I tutaj widzimy to, że ksiądz Franciszek spodziewał się swojej śmierci. Też trzeba sobie powiedzieć, że on ostatnimi czasy był naprawdę słabego zdrowia. Podupadł bardzo mocno i cóż, w wakacje też są takie zdjęcia, gdzie ksiądz Franciszek jest już na wózku inwalidzkim. Później też wydobrzał, natomiast cały czas borykał się z ciągnącymi się problemami zdrowotnymi. Więc on w jakimś stopniu też przygotowywał się do tej śmierci. Tak jak słyszymy, generalnie jej wręcz oczekiwał i wiedział, kiedy ona nastąpi. Więc tak umierają tylko wielcy ludzie z całą pewnością. I tutaj ta śmierć księdza Franciszka zbiega się z kongregacją odpowiedzialnych na Jasnej Górze, gdzie no, ludzie odpowiedzialni za cały ruch Światło-Życie zbierają się w Częstochowie, słuchają różnych konferencji, modlą się wspólnie. I tutaj taka wiadomość z piątku na sobotę o śmierci księdza Franciszka. I to rozpoczyna taki czas dojrzewania ruchu, kiedy no, już ojciec umiera, ojciec ruchu. Tak, mówiąc też o tej śmierci, no myślę, że to jest bardzo piękna nauka dla nas. Byśmy zawsze byli gotowi na przyjście Pana, bo w ostateczności tym jest śmierć i myślę, że ksiądz Franciszek jakkolwiek, prawda, by ta śmierć nastąpiła, jakkolwiek byśmy mieli tutaj różne teorie, bardziej mniej spiskowe, to na pewno był to człowiek przygotowany na spotkanie z Chrystusem. To był człowiek zdecydowanie też nadziei. On cały czas pokładał nadzieję w Panu Bogu i między innymi pokazywał, że w tym wezwaniu, co oni mogą nam zrobić, mówiąc o komunistach, co oni mogą nam zrobić, najwyżej nas zabiją, pokazywał, że no, śmierć nie jest największym dramatem życia. I to pokazuje Chrystus. Największym dramatem życia jest umrzeć w stanie niełaski. Tak, w stanie grzechu. W stanie grzechu. Więc dbajmy o to, abyśmy trwali w łasce uświęcającej, czyli w Chrystusie. Do zobaczenia. I tak jak słyszymy.